witam Was w 15 dniu Vlogmas. Jak widzicie, ja nie wyglądam za dobrze, ale niestety Wiktoria nam się pochorowała i mieliśmy gorszą noc. Zastanawiałam się nawet, czy nagrywać dzisiejszego Vlogmasa, ale stwierdziłam, nie muszę go nagrać, więc nagrywamy, zaczynamy od otwierania kalendarzy adwentowych. I tak jak wczoraj mówiłam i widać po kształcie, będzie tu na pewno kubek. Sprawdzamy. Wow, jaki wielki, a jaki piękny, zobaczcie. Tak on wygląda, jest naprawdę duży, więc idealny na dużą herbatkę. I sprawdzamy cytat. Sposobem na wszystko są odpowiedni ludzie w pobliżu. I 15 z kalendarza Kindera. Tutaj będziemy mieli czekoladkę, którą zje chyba Daniel. Jestem na etapie robienia makijażu, więc pomalujecie się szybciutko ze mną. Kończy mi się mój ulubiony podkład z Rimmela i to jest mój po prostu ulubieniec, więc niebawem będę musiała się zaopatrzyć w nowy. I co, malujemy się, żeby Was tutaj nie straszyć. Dopiero się malowałam, a już przeniosłam się do auta, widzicie jaka jestem szybka. Jestem w aucie, bo jadę dodać filmik do moich rodziców, tak, jeszcze mamy jakieś problemy z internetem, już mam dość naprawdę. Trzeba wyjaśnić tą sytuację, co się dzieje. No ale na razie, chcąc nie chcąc, muszę jechać. Jak widzicie, ja jestem bardzo cienko ubrana, mam tylko bluzę i kurteczkę jeansową. Ale dzisiaj na dworze jest wiosna, naprawdę, mamy wiosnę. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, ale no może zimy w tym roku nie będzie. Kto wie, kto wie. I planuję jeszcze po drodze zajechać do Pepco, kupić jakieś wyklejanki, jakiś Bristol. Może jakiś klej, nożyczki, wiecie, żebyśmy się miały czym bawić z Wiktorią. Ona teraz czuje się dużo lepiej, bo już bryka i to nieźle bryka. Ale wiem, że na wieczór może być kiepsko, także zaopatrzę się w jakieś akcesoria. Z tym brakiem kurtki to zaraz pomyślicie, że jestem jakaś zwariowana, ale nie martwcie się, z tyłu mam kurtkę, tylko po prostu ją zdjęłam. Słonko świeci, ptaszki śpiewają. Cieplutko, wiosna. Ja już przyjechałam, będę dodawała filmik i oprócz zakupów dla Wiki kupiłam mojej mamie bronzer, bo mnie prosiła. I wiecie co, wziąłam ten z Lovely. Ja mam czekoladkę z burżuła, ale ona jest chyba 3 albo 4 razy droższa. A słyszałam opinię, że ta jest tak samo dobra jak ta z burżuła, więc zobaczymy. No, opakowanie ma całkiem fajnie wygląda, zobaczymy jak będzie się sprawdzała. Jeśli macie, to możecie mi pisać, czy lubicie ten bronzer, czy nie. Zobaczcie, co kupiłam fajnego. Tutaj jest taka ramka na zdjęcia, którą dziecko może pomalować. Mamy farbki, więc też świetna będzie pamiątka. Kupiłam pieczątki. Jest ich tutaj chyba 26, więc sporo. Nożyczki. Nowe flamastry, taką kolorowankę z naklejkami. Powiem Wam, że nie mogłam znaleźć samych naklejek, więc wzięłam coś takiego. I coś, co mi się bardzo spodobało, taki domek jakby z piernika. Był on tani, bo tylko 7,99, więc dzisiaj będziemy to robiły. No i wzięłam jeszcze papier ozdobny i coś takiego do pakowania prezentów. I oto całe moje zakupy, zapłaciłam około... Czekajcie, 51,16. Kupiłam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałam. Takie małe, białe bombeczki, bo chcę właśnie je zawiesić tutaj do nas do pokoju. Te czerwone tak średnio tu pasują, więc za chwilę to pozawlekam i przystroję swój stroik. Zobaczcie, jak ta ramka na zdjęcia fajnie wygląda. Tutaj już Wiktoria ma przygotowaną wodę, farby i robi ramkę. Tak, malu robisz, pięknie. I później włożymy tam zdjęcie, jak ramka wyschnie. Mami! Pięknie. Piękną będziesz miała ramkę, prawda? W pokoju. Tak. O, chyba się źle czujesz, co?
No, nosek masz zatkany. Oj, oj, oj. I dzieło skończone. Podpisałam jeszcze, że Wiki 2 latka. Wygląda urocze. Teraz musimy jej zrobić zdjęcie i wydrukować. Postawi sobie na półeczce. I założyłam te malutkie bombeczki. Szczerze, moim zdaniem to wygląda lepiej. Nie wiem jak dla Was. Mi po prostu się tak bardziej podoba. Ale jeszcze troszkę ich zostało, więc resztę dam na ten duży stroik. I tutaj w salonie też już dołożyłam te białe małe bombeczki i uważam, że również wygląda to dużo, dużo lepiej. Zabieramy się za robienie chatki z piernika. To takie puzzle, powiem Wam szczerze, więc ja jej to złożę, a ona ponakleja ozdoby i pokażemy Wam, jak to nam wyszło. A Wiktoria teraz wykleja, koloruje, stempelkuje i się świetnie bawi. A ty naklejki, okej, teraz naklejki. Nie tu. Zrobiłyśmy sobie dzisiaj z Wiktorią babski wieczór, zamówiłyśmy sobie pizzę. Ona jest z rukolą, z papryką i z kukurydzą i z serem. Taką jak najbardziej lubimy. Jemy, Wiktoria? No to jemy. Ale się najadłyśmy. Oczywiście ta kukurydza tutaj to Wiktorii z pizzy. Bo kukurydzy akurat Wiki nie je. Cześć, Lilaczku. Nie było Cię dzisiaj w moim vlogu. Halo? Halo? Dzisiaj planuję, jak Wiki pójdzie spać, zapakować prezenty dla niej. I specjalnie wzięłam śliski papier, żeby fajnie się pakowało te puzzle w takim okrągłym pudełeczku. No, na pewno Wam pokażę, jak będę to robiła. A może zrobimy to razem? Co Wy na to? O nie, pierwsza gafa. Słuchajcie, to jednak nie jest śliskie. No nie, a miało być tak pięknie. I pierwszy prezent już gotowy. Teraz czas na drugi. Drugiego prezentu niestety nie mogę zapakować, bo oczywiście nie wiem, gdzie włożyłam taśmę klejącą, więc robię to już jutro. Ja zgasiłam już światło, zaświeciłam lampeczki, zrobiłam sobie gorącą herbatkę w kubku, który dzisiaj miałam w kalendarzu. Powiem Wam, że on jest ogromny i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby się z Wami pożegnać, więc bardzo dziękuję za dzisiejszego vlogmasa i widzimy się standardowo już jutro. Pa, pa!